Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na magu. Dzisiaj spróbujemy sobie wbić 532 poziom, bo już tak naprawdę niedużo nam brakuje, a pomoże nam w tym event expa. Więc po prostu nie przedłużając, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentarzu, pamiętajcie o subiku, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a filmik Wam się spodobał. Także lecimy, już zaczynamy. Dzisiaj dostałem taki oto niestety średni kamyk na wytrzymałość, więc od razu on idzie tutaj do sprzedania. Od razu też wrzućmy sobie coś do toalety, może nawet tą zbrojkę. Ciekawe, na co nam się przeroluje. Na zwiadowcę, ok, ale zwiadowca chyba będzie miał lepszą. Tak, plus 5 to się nie opłaca wymieniać, więc to możemy sobie rozmontować. Zobaczmy, co chce dziś Wiedźmucha. O! Dzisiaj jest jakaś poteczka dla nas, to weźmiemy sobie. No i zobaczmy, co tam właśnie chce Wiedźma. Pierścienie. Mamy jakieś pierścionki? No to wygląda, że tylko jeden. No ale dobry jeden, nie ma co narzekać. Ok, więc teraz zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z rozmontowaniami. Co bym chciał tutaj rozmontować? Na pewno rozmontujemy to. Na pewno te buty. Mamy coś jeszcze takiego droższego. 233 i 342. Ciężki wybór tak naprawdę. Ale pozbądźmy się tej broni może. I będziemy mieć już spokój z rozmontowaniami. To sobie przerzucimy tutaj. I niech sobie to jakoś tutaj ładnie leży. Ok, więc tutaj mamy tą sprawę już załatwioną. Kurczę. Tylko, że jak ja chcę wbić poziom, to musimy zrobić areny. I to dosyć szybko, więc zaczynamy od aren. I musimy je zrobić wszystkie. Zrobimy te 10 aren. Żeby nie tracić tutaj żadnego expa. Więc od razu lecimy, żeby o tym nie zapomnieć. Może tutaj makamę sobie strzelimy. Tutaj może Xelta. Jacob, zapraszam. Potem będzie Bix. Niech będzie. Super, na razie jest ok. Nie trafiamy jakichś takich mega mocnych przeciwników. O, tutaj się chyba coś zbugowało, bo się odwróciła. Agliaja, dobra, jeszcze dwie, Viola Avensis, ok, no i ostatnia osoba to będzie może ten wojownik Donald Dope. Ok, więc to mamy zrobione, to już mamy zrobione, super, to teraz możemy iść na koło, na spokojnie, akurat udało mi się nafarmić wczoraj troszkę laki końców, więc wykorzystaliśmy to. Dzisiaj z kalendarza jeden grzybek. Też spokoj, zobaczymy, co da nam koło. Expa trochę. Trzy grzybki. O, pierścionek, spoko. Sporo surowcy, kolejny grzybek. Znowu expik, jakiś goldzik, jakaś śliweczka, jakaś broń. Tutaj mamy trochę golda jeszcze. Jakieś dusze niepotrzebne, no i znowu gold. No i nie jest najgorzej. Szkoda, że tak mało jedzonek, że tak powiem, wypadło. Tutaj coś nam się świeci. Aha, wydobądź klejnot jeden raz. Misja dzienna, więc od razu odbieramy. No i tak naprawdę brakuje nam tylko 100 milionów. Więc no myślę, że bez problemu to zrobimy. Zobaczmy jeszcze tutaj to. To na pewno do kociołka, to możemy przerzucić tutaj. Jak tu wygląda ta aura? 650 na 1000, no już zbliżamy się do 60 aury powolutku. Jeszcze tydzień do 60 aury. I jak to wygląda tutaj z karmionkami ukupili na ten moment? Bo od razu sobie machniemy jakąś walkę kupili, żeby tutaj wszystko było spoko. Okej, trochę tych karmień mamy, więc pająk dostanie 3. No i dzisiaj liczymy na jakąś cytrynkę, żeby tego niedosyta dać na 200 poziom. Zobaczymy, czy się trafi jakaś z misji. Tutaj papłomyk, oczywiście 3 karmionka, no i delfin na razie jedno. Ale dzisiaj jest woda, więc powinniśmy tutaj
jakoś nakarmić tego delfina. Tutaj pójdziemy ziemią, no bo woda to jest dość trudny przeciwnik. Więc tutaj spróbujemy krok 103, tam jakieś ochłapy i jak to wygląda tutaj na końcu. Czerbun z głębionem powinien sobie poradzić. No i myślałem, że to już go zabije, ale jest ok, bo nie dostał krytyka. Tutaj Poseidon pokonał naszego Szczerbuna, ale zdjął mu ponad połowę życia, także klocek powinien go dobić. No dawaj, dawaj, jakiegoś kryta, dobrze. Tu zabicie, bardzo fajnie. I teraz połowę hydrowira, chociaż klocek, połowę hydrowira. No i jest praktycznie tyle, ile chciałem. No i teraz Tyrek byleby tylko trafiał i to będzie ok. No tu jakiś bloczek z naszej strony, super. Kolejny blok i krytyk. Tutaj dostaliśmy krytyka mocnego, ale na szczęście my odwdzięczyliśmy się tym samym, więc mamy kolejną śliwkę dla naszego delświna i możemy już spokojnie przechodzić do karczmy. W karczmie oczywiście będziemy wybierać misję nie pod expa, chociaż wypadałoby, żeby wbić ten poziom, ale myślę, że misjami na golda też w zupełności damy radę. Więc tutaj sobie to oczywiście machniemy. I tak. Tutaj na pewno weźmiemy to. Kurczę, nie mamy już rozmontowań. To na szczęście mam kilka tutaj miejsc w plecaku, więc już będziemy sobie odkładać rozmontowanie na jutro. Tutaj na pewno weźmiemy sobie tą krótką misję. No i tak, już niedługo zbliża się euro. I tak właśnie się zastanawiam, kto może wygrać to euro. No i też pytanie jest do was, kogo obstawiacie, że wygra euro, czy Polska wyjdzie z grupy, czy też nie, bo to mnie bardzo ciekawi. Przepraszam, jak wy się na to zaopatrujecie. Więc tutaj, o spoko, tutaj właśnie pytanko do was. Kto wygra euro i czy Polska awansuje z grupy? Oczywiście możecie napisać, że Polska awansuje z grupy i wygra euro, tylko że wydaje mi się, że to jest jakoś dość mało realne, żeby Polska wygrała euro. No ale każdy ma swoje zdanie, więc każdy taki komentarz będę oczywiście serduszkował, będę odpowiadał na każdy. Także oczywiście jak najbardziej zachęcam do komentowania. Oczywiście zachęcam też do wbicia na Discorda dla widzów, bo tam sobie gadamy właśnie teraz o tym euro, gadamy sobie też o Shake'cie, więc naprawdę myślę, że warto. Jest nas tam około 50 osób, więc powoli jakaś tam społeczność się robi. Myślę, że jest miło i przyjemnie. Tutaj oczywiście kolejny naszyjnik dla rozmontowania na jutro. Już mamy trzy rzeczy. Musimy tutaj przystopować z tymi itemami trochę, bo zaraz się zapchamy, będziemy musieli sprzedawać. No to tego bym za bardzo nie chciał. Więc tutaj po prostu będziemy się starać brać takie misje bez itemów. No ale oczywiście nie zawsze się to da zrobić, więc tutaj lecimy teraz po prostu tak jak możemy najlepiej. Tutaj jakiś pierścionek, ale długa misja, więc dostaliśmy kupę. Kupa pewnie pójdzie do sprzedania za chwilę, bo już mamy tylko jedno miejsce. Więc lecimy dalej. Zaraz zobaczymy, jak po pierwszym pasku będzie wyglądać sytuacja. Czy dużo nam brakuje do tego poziomu, czy też nie. Oczywiście przed nagraniem sobie odebrałem kopalnię złota, żeby już się tam robiła. Odebrałem sobie akademię. Więc stamtąd, no już niestety, ale expa ani golda nie dostaniemy. Ale za to mamy jeszcze przygodomat, więc w razie co, gdyby nam brakło troszkę expa, to sobie wykorzystamy przygodomat, ale nawet jak wbijemy poziom, to też ten przygodomat sobie wykorzystamy. 429, więc około 30 milionów z jednego paska, więc powinniśmy dać radę nawet bez przygodomatu.
sobie to, ten level wbić. A jak nie, no to i tak spoko, i tak spoko. Tutaj oczywiście wziąłbym tamtą misję, gdybym nie był pełny, bo bym miał troszkę więcej chyba tego golda nawet. O, jakieś jabłka lecą nawet. To spoko, ale bardziej chciałbym cytrynę. Poproszę o jakąś cytrynę jeszcze. Dostałem dwa jabłka pod rząd, więc teraz jeszcze jakąś cytrynę i będę mega zadowolony. Chociaż oczywiście, gdybym dostał cztery cytryny, to bym był bardziej zadowolony, bo już obłączka bym mógł sobie nakarmić. A tak to będziemy musieli na obłączka jeszcze trochę poczekać, o ile w ogóle dzisiaj niedosyta dokarmimy. Bo na razie coś cytryny nie chcą lecieć. Okej. Okay. Piąteczkę sobie weźmiemy. Powiem wam, że dzisiaj jest dość ciężki dzień. Wczoraj miałem imieniny i dzisiaj z rana nagrywam to i nie czuję się zbyt świeżo, że tak powiem. Ale jakoś daję radę. Jakoś tutaj myślę, że ten odcinek nie będzie wyglądał zbyt tragicznie. No i tak to właśnie wygląda, że teraz po prostu świętuje się każdą możliwą okazję. O, i mamy jakieś budki. Dobra, więc ta kupa, tak jak mówiłem, już leci do sprzedania. I teraz lecimy dalej, żeby się tu nie zapchać. Tutaj 2 za 5. Jest pierścionek. Ok, pierścionek jest spoko, bo od razu do kociołka idzie. Także pierścionki jak najbardziej na propsie dzisiaj mogą być, możemy dostawać. Oczywiście dość rzadko pewnie będziemy te pierścionki dostawać. Tutaj weźmiemy tą. O, i jest cytryna. Super, fantastycznie. Więc już w tym momencie niedosyt wpada na poziom 200. Także teraz będziemy już sobie karmić obłączka, jeśli dostaniemy jakieś cytryny. Więc lecimy dalej. Tutaj jakieś rękawice weźmiemy, bo trzeba, bo jest naprawdę spoko misja i pozbędziemy się może tego na szyjnika, bo tutaj był dość tani. Ok, lecimy dalej. Tutaj 2 za 9, 7 za 16, słaba misja, bo długa niestety. Tutaj 2 za 6 i ostatnie piwko z tego paska, które daje nam 2 za 6 i pierścionek za 4, to jest 2 za 10, 450, czyli tutaj troszkę słabszy ten pasek był niż poprzedni, ale nie martwimy się tym wcale, lecimy z trzecim paseczkiem, najważniejsze, że dostaliśmy cytrynę. O, i dostajemy kolejną cytrynkę. Więc super, super, super. Już obłączek. Mamy pewność, że obłączek dzisiaj coś dostanie do jedzonka. Tutaj weźmiemy tą misję. Tutaj oczywiście dwójeczka. Tutaj 2 za 8. 456. 44 miliony. 44 miliony, tutaj jakiś pasek, kurde, znowu na rozmontowanie. Tutaj pozbędziemy się może tego paska. I ten sobie na razie wrzucimy tutaj, później sobie będę to układał wszystko. 5 za 16 jak najbardziej. Kolejne 5 za 16, czy tutaj coś lepszego? Nie, 5 za 16 bierzemy zdecydowanie. Pierścionek. I wiecie co, wezmę to z tym pierścionkiem, chociaż jesteś tani. Ale mamy zawsze 2,5 miliona golda do przodu. Oj. No taką czerwoną chyba wezmę. 10 za 6 milionów. I dostaliśmy jeszcze w nagrodę cytrynę. Więc wydaje mi się, że się opłacało. Tutaj oczywiście musimy wziąć dziesiątkę. I lecimy dalej, już kończymy praktycznie całą awkę, więc spoko. Tutaj 5 za 10, sklep Sydron. Troszkę nie podoba mi się, że tu automatycznie są te klepsydry, bo zawsze troszkę jest mniejsza szansa wtedy na te jedzonka.
a jedzonka jeszcze mi są dość potrzebne. Gdy już będę miał pupilę na 4000, o, cytryna trzecia, to wtedy już te klepsydry no, będą mi bardziej potrzebne niż jedzonka. Tutaj co bym wziął? No muszę wziąć tą dwójkę i liczyć, że dostaniemy coś fajnego na ostatniej misji. No, rewelacji nie ma, ale jest 2 za 16, więc okej. Okay. No i tutaj ostatnie piwko. 2 za 2, nie no, 5 za 14. I ze śliwką super, 2 za 10. Sporo jedzonek dzisiaj. Zdecydowanie sporo jedzonek. I jeśli byśmy dostali tutaj jeszcze jedno jabłko, to chyba bym nakarmił wszystko dzisiaj. Ale chyba tego jabłka nie dostaniemy. Ostatnia misja. Tutaj bierzemy oczywiście tą, bez jabłka. Ale i tak jestem zadowolony z tego, co tutaj nam powypadało. Przekroczyliśmy miliard golda, ale to oczywiście przez to, że zostawiłem wszystkie możliwe rzeczy, które tam dostaliśmy. Wcześniej nie wydawałem ich. Ile nam brakuje? 11 milionów. No dobra, to wydajmy sobie najpierw statystyki. Zbliżamy się do 79 tysięcy wytrzymałości. Raczej dzisiaj tego nie wbijemy. Tak patrząc obiektywnie, no bo jeszcze oczywiście przygodomat, ale no dużo jeszcze brakuje. Więc tak. Co my tu możemy zrobić? A rękę już klepaliśmy wszystkie, więc na razie sobie darujemy. Tutaj odbierzmy sobie tą akademię jeszcze, tutaj na razie poczekamy. No i idziemy do tego przygodomatu. Mamy tutaj uzbierane 280 awanturniczości, czyli 14 dni potrzebowaliśmy, żeby wbić poziom. Więc odbieramy. No i tutaj zaraz powinno nam wbić 532 poziom. Ciekawy jestem, ile golda dostaniemy. No i tam jeszcze 135 jawki zostało z tego co widziałem, więc troszkę tego golda, tego expa wbijemy. Dobra, nie będziemy może tego oglądać, nie będziemy tego przedłużać, chociaż tutaj tak jak lecą kryty, to idzie to w miarę sprawnie. Jeden, dwa ciosy i po przeciwniku, więc w sumie możemy to sobie obejrzeć do końca. Niech już będzie, tutaj już widzę, że mamy 532 poziom, więc spoko. Ciekawy jestem naprawdę, ile tego golda tutaj zachomikowaliśmy przez ten jeden level. 27 milionów expa, 250 milionów golda. No ładnie, i mamy ten upragniony 532 poziom, także super. No i jeszcze odbieramy kolejną porcję przygodomatu, tutaj tylko 23 przeciwników, ale i tak jest dość sporo. I tutaj myślę, że dostaniemy gdzieś koło 200 milionów golda, no i ze 20 milionów expa. Ale zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdzą. Okej, pięknie to schodzi. No, ładny krytyk, 500 baniek. 400, tutaj bez krytyka. Burza piaskowa pokonana bez krytyka, tutaj bez krytyka. 360, 390, bez krytyka, 50, oj tu słabo, albo to czerwona misja, dlatego. No i tutaj, no o dużo się nie pomyliłem, 25 milionów expa i 240 milionów golda, więc mamy dodatkowe 50 statystyk, tak po prostu z przygodomatu. Więc spoko, od razu wydajemy to. Mamy poziom 532, tak jak sobie to życzyłem. Więc możemy teraz na spokojnie zobaczyć, co tutaj się dzieje w gildii. Możemy zaatakować sobie Hydrę. Dzisiaj siedmiogłowa, więc musimy dzisiaj ją zbić. Myślę, że bez problemu, skoro już z rana mamy 19%, to nie będzie jakoś wielkiego z tym problemu. Więc dobra, teraz możemy iść do hazardzisty. Oczywiście, jak nam się trafi złoto, to dostaniemy go trochę więcej, no bo wbiliśmy poziom. Więc liczymy, że dostaniemy coś fajnego. No tutaj nie wezmę nic, bo mi nic tutaj z tego nie jest potrzebne. No i nie udało się nic wygrać, niestety, ale tu może pójdziemy w golda.
no też się nie udało. Oczywiście klepsydry będziemy brać, bo to jest event, więc trzeba tutaj próbować swojego szczęścia i coś wyfarmić, jakieś klepsyderki. 3 razy dłuższe, nie chcę, wolę złoto. Tutaj weźmiemy klepsydry, no i mamy chociaż 10 klepsydr, więc spoko. Tutaj weźmiemy też klepsydry. O, 4 razy złota. No i teraz jakby była 5, to była fantastyczna sytuacja, ale niestety nie ma 7 milionów, zawsze spoko. No i tutaj znowu pójdziemy sobie w złoto i mamy kolejny milion, także praktycznie całą statę dostaliśmy za darmożkę. No i tak naprawdę tyle, bo tutaj nic więcej nie dostaliśmy z tego hazardzisty. Dzisiaj hazardzista nas oszukał. Z tego co widzę, no to tutaj jeszcze możemy sobie właśnie dokarmić obłączka 3 razy. Możemy sobie Ryszarda 2 razy machnąć i on też zbliża się do 200 poziomu. No i tutaj jeszcze Delfin 137. Fantastico. Więc tutaj też już niedługo będziemy czekać, aż Ryszard wbije poziom 200 i przejdziemy na Orzeszkuna. Tutaj już obłączek karmiony, więc jak najbardziej jestem z tego zadowolony. Najbliżej oczywiście do końca jest ogień, no bo papułomyczek już 147 poziom. Jak on już tu wbije na 200, jak zacznę karmić pomiłaza, to już naprawdę myślę, że dosyć szybko to pójdzie. No ale zobaczymy, jak to będzie szło. Okej, okay, Talarius, 1800 karmień. Kogo by tu wybrać? Może pójdziemy mrokiem, bo nie no, mrok jest lepszy w sumie na wodę, więc pójdźmy po prostu wodą i zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Czy on tu potracił jakieś karmionka? Na razie nie widzę. Więc tutaj szedł bardzo przyjemnie. Konik 101. Małżon 28, więc tu chyba zdecydował się, że będzie konikarz mimo wszystko do 200 dokarmiał najpierw niż tego małżonka. Ale zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Dobra, mamy żółwia na żółwia, więc to powinniśmy dać radę. Chociaż ten jego żółw dosyć sporo nam zabrał. I teraz głębion na głębiona. Niedobrze, bo on zaczyna i to od krytyków, a my tych krytyków coś nie mamy. Na szczęście udaje się nam pokonać tutaj tego przeciwnika. Dobre, 2 krytyki Posejdona. No i Posejdonga, bo Posejdon to jest w górze Olimp. Tutaj myślę, że damy radę bez dużej straty życia. Chociaż ten krytyk nas zabolał. I kolejny. No i tutaj teraz szykuje się ostra walka. Ostra walka. Mamy dużą przewagę statystyk. No ale to i tak nic nie znaczy, bo mamy naprawdę, mówiąc, całego hydrowira na jego całego hydrowira, więc tutaj kogo poniosą krytyki i uniki, ten wygra. Na razie to nas niosą krytyki. No i tu już powinniśmy być pewni, że to wygramy. Dokładnie tak, mamy kolejną śliwkę już na jutro. Więc fantastycznie, dzisiaj już 2-0, zobaczmy jak tam wygląda ranking, bo ostatnio dość mocno spadłem. Jeśli chodzi o tą cześć w pupilach, ale mamy top 1, będziemy powoli wracać po to 20 tysięcy czci. No i nadal, jak widzicie, jeden czarny klejnocik nie mam, nadal beryla. Mam nadzieję, że niedługo go dostanę, no bo miło by było już w końcu go tutaj mieć. Możemy sobie zaatakować gracza top 1, który ma przewagi 1,5 levela do nas. No z tego co wiem, no to raczej już ma pokonanych tutaj Demoridor lub Uświęconą Szkołę Magii, albo te dwa już ma nawet ukończone, więc to jest 600 milionów, więc tak naprawdę no troszkę ponad level ma przewagi, no ale ciężko będzie to nadrobić. Na razie nadrabiamy powolutku statystyki do niego, więc możemy sobie go zaatakować, zobaczyć jak to wygląda. No teraz pewnie przegramy, bo zaczynał, chociaż nie zaczął od krytyka, my też nie, ale no widzicie, jak walnął krytyka z górnej półki, to nie mamy tego szukać. Więc tutaj możemy sobie dzisiaj zaatakować może Hemoridor, może akurat będzie szczęśliwa próba i Kusia tutaj coś podziała.
Chociaż wątpię szczerze, no tutaj niestety Mariusz się złożył na jednego hita. Kusia coś tam starała się zrobić, ale nie za dużo, więc to nie będzie zbyt ciekawa próba, chociaż i tak do połowy udało nam się go zbić. No więc tak naprawdę to by było chyba tyle, co możemy tutaj zrobić. W sumie jeszcze bym chciał. Możemy sobie tak naprawdę zwabić lutenanta już do podziemi. Zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy na miejscu 12 w tym momencie, ale wczoraj troszkę ulepszałem władcę. Wątpię, żebyśmy się przesunęli na poziom 11. Ale może zbliżymy się dość znacznie. Więc tutaj oczywiście lutenant, Ataken, Machen. Dwa ataki już jesteśmy praktycznie pełni z powrotem. Mamy jeszcze 2 dni, więc nie mamy golda. O! Nie mamy golda na ulepszenie, więc musimy tutaj odebrać te 3 milionki na to, żeby sobie ulepszyć tego władcę, powiedzmy, ze 2 razy. I dokończmy tutaj machnią z tym lutenantem do podziemi. Pyk, 4 miliony, 4 miliony i 4 miliony. Znowu jesteśmy pełni, więc jeszcze jedną statystykę mogę sobie tutaj dodać na spokojnie i niech się to tutaj robi. No i zobaczmy, czy mamy to 11 miejsce. No jeszcze nie, jeszcze nie. Muszę zapytać Goodnighta, ile on tutaj wyfarmił tego płatka, bo myślę, że około 2100 będzie miał, więc powoli się do niego zbliżamy. Także spoko. Zbliżamy się do top 10 podziemiach, mamy top 1 w pupilach, mamy top 2 w graczach, w twierdzach, oczywiście nie atakuje, więc mamy top 400, prawie top 500 powiedzmy. Go Goodnight tutaj też jest w tym, więc może zobaczmy sobie po prostu, czy mamy tu kogoś ciekawego. No można by było go zaatakować, ale zostawiam sobie go, żeby wykończyć misję dzienną, jak mi się pojawi, żeby zaatakować kogoś w twierdzy. I tak naprawdę to by było tyle na tym odcinku. Nie jestem zadowolony. Zdobyliśmy 532 poziom. Udało nam się dokarmić niedosyta na poziom 200. Dodatkowo obłączek dostał kolejne jedzonka. Szkoda tylko, że ten Ryszard nie dostał trzeciego jabłka, ale i tak jest naprawdę spoko. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawicie tą łapkę w górę. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i na razie.